28 aptek działających na terenie Suwałk włączonych zostało do obowiązkowego sprawowania całodobowych dyżurów. Izba aptekarska negatywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miejskiej, ale radni nie byli zobowiązani do uwzględnienia jej stanowiska. Nowe zasady zaczną obowiązywać 1 sierpnia. Skargi pacjentów narzekających na utrudnienia w dostępie do nocnej apteki pojawiły się już dawno. Podczas pandemii jedyna placówka, która wykonywała nocne dyżury, zmieniła zasady dostępności i na skutek tego, by kupić cokolwiek w godzinach nocnych, potencjalny klient apteki musiał wykonać telefon do dyżurującego farmaceuty, poczekać aż ten dotrze do budynku szpitala i receptę zrealizuje. Taki sposób okazał się niezwykle uciążliwy dla pacjentów czy ich opiekunów. Do radnych i ratusza zaczęły płynąć skargi. Samorząd próbował rozwiązać problem, spotykał się z farmaceutami, ale na każdą propozycję ci odpowiadali, że zmagają się z problemami kadrowymi, rosnącymi kosztami pracy, ale też wskazywali, że każda zmiana wiodąca do równomiernego rozłożenia nocnych dyżurów na wszystkie apteki spowoduje chaos. Zmiana, jak poinformowali nas farmaceuci, zmusi ich również do poszerzenia asortymentu dostępnych w ich placówkach leków, między innymi antybiotyków. To przecież wygeneruje koszty. Za nocny dyżur magistra farmacji, bo tylko osoba z co najmniej takim tytułem może go realizować, właściciel apteki musi zapłacić kilkaset złotych, a przychód to często zaledwie kilka złotówek. O zbilansowaniu więc nie może być mowy, mówią nam aptekarze. Pacjenci natomiast wskazują, że konieczność oczekiwania z chorym dzieckiem na dojazd farmaceuty sprawiała, że odsuwali zakup leku na godziny poranne. Rozwijającą się podczas sesji dyskusję z przedstawicielem aptekarskiego samorządu ostatecznie uciął radny Wojciech Pająk. Ja chciałem tylko podkreślić króciutko jedną rzecz, bo mówimy tu o interesach. Kolega mówił o interesie aptek, że to nie zawsze się spina. My, proszę Państwa, tutaj występujemy jako radni w interesie 70 tysięcy mieszkańców. W efekcie Rada zmieniła zasady. Wprowadziła grafiki i każdej nocy w Suwałkach dyżurować będzie inna apteka. Jeśli dyżuru nie wykona, bardzo zaryzykuje, bo brak możliwości nabycia leku i pogorszenie stanu zdrowia pacjenta albo jego zgon narazi farmaceutę na bardzo poważną odpowiedzialność. Z drugiej strony realizacja dyżuru wygeneruje koszty finansowe, a złotego środka po prostu nie ma.